Dzień dobry, znajdujemy się w Centrum Edukacji Daniel i naszym dzisiejszym gościem jest wiceburmistrz Łukasz Ciołko i zadamy mu dzisiaj parę interesujących pytań. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. Dobrze, no to pierwszym pytaniem będzie, czy mógłby pan podzielić się z nami, jaki pan wkład włożył w kulturowe wydarzenia, by świętować 40-lecie Ursynowa? Myślę przede wszystkim, że jest to praca zbiorowa. Jest to praca bardzo wielu pracowników Urzędu Dzielnicy Ursynów, jak również czerpiemy wiele inspiracji od naszych mieszkańców, którzy zgłaszają nam swoje oczekiwania, swoje potrzeby i staramy się je realizować. Ten rok był faktycznie szczególny, wyjątkowy, ponieważ obchodziliśmy jubileusz 40-lecia Ursynowa. Z tej okazji zorganizowaliśmy najdłuższe w historii Dni Ursynowa, które trwały aż 3 dni, podczas których wystąpili m.in. Tilaw, Cortez, Bednarek, Baim, Phil, Golden Life, ursynowski chór Juvenis, więc naprawdę mieliśmy święto muzyki i było to naprawdę niezapomniane przeżycie, także dla mnie osobiście. Do tego nie sposób nie wspomnieć o wielkiej paradzie z okazji 40-lecia Ursynowa, która przeszła ulicami Warszawy aleją Komisji Edukacji Narodowej, aleją KEN 3 czerwca tego roku. Brało w niej udział ponad 3000 Ursynowian, którzy byli fantastycznie przebrani, którzy mieli z sobą różne transparenty nawiązujące do czasów, w których Ursynów był budowany. Były to takie hasła jak Ursynów jedyna alternatywa, czy Ursynów rządzi, czy niesie święci nasz jubileusz. Mnóstwo seniorów, młodzieży bawiło się rewelacyjnie podczas tej parady, która zakończyła się zjedzeniem olbrzymiego 40-kilogramowego tortu z okazji 40-lecia. Po tej paradzie również śpiewał nam Andrzej Rosiewicz, który jest autorem i wykonawcą piosenki, która przez cały ten okres świętowania nam przyświecała, czyli 40 lat minęło. Akurat pasowało to doskonale do naszego świętowania, a pan Rosiewicz był również przez wiele, wiele lat mieszkańcem naszej dzielnicy, więc świetnie wczuł się w rolę. Jakie są trudności w organizowaniu takich wydarzeń? Bardzo wiele przedsięwzięć organizujemy w plenerze, więc największą trudnością i problemem jest zmienność pogody. W tym roku mieliśmy wyjątkową kapryśną pogodę. Wiele koncertów odbywało się przy silnym wietrze, czy nawet przy opadach deszczu. I faktycznie ma to wpływ zarówno na samą organizację przedsięwzięcia, jak i na frekwencję. I chyba to jest taki nasz największy problem. Na co dzień, jeżeli są warunki zadowalające, to wszystkie inne elementy, jak właśnie frekwencja, czyli chęć uczestniczenia mieszkańców Ursynowa, to wszystko jest naprawdę na najwyższym poziomie. I ostatnim pytaniem na dzisiaj będzie, bo za rok świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I jaki wkład włoży pan i ludzie tworzący te kulturowe wydarzenia? Myślę, że mamy w tym roku takie trochę przetarcie, to znaczy mieliśmy swój jubileusz 40-lecia i mogliśmy zorganizować bardzo wiele przedsięwzięć, które na pewno ułatwią nam organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Będziemy starali się te dobre doświadczenia wykorzystać w tym przyszłym roku. Z takich rzeczy, o których już teraz myślimy, oczywiście oprócz pikników rodzinnych, bo osobiście uważam, że to, co jest najważniejsze w świętowaniu, zarówno w tym roku, w świętowaniu 40-lecia Ursynowa, w przyszłym roku, przy świętowaniu 100-lecia niepodległości, to to, aby to było radosne świętowanie i aby to było świętowanie oparte na integrowaniu naszej lokalnej społeczności. Stąd też wiele staraliśmy się w tym roku organizować przedsięwzięć plenerowych, takich, na których może przyjść bardzo wielu mieszkańców. I podobnie będzie w tym roku. Będą pikniki z elementami historyczno-edukacyjnymi, tak aby faktycznie coś pozostało w głowach, szczególnie młodych ludzi, no tak, aby poznać postaci, które rzeczywiście przyczyniły się do tego, że Polska odzyskała niepodległość.
to było dużo więcej wybitnych Polaków poza oczywiście Józefem Piłsudskim. I będziemy chcieli się pokazać całą gamę ojców naszej wolności. Takim pomysłem, który chcemy przeprowadzić w przyszłym roku, przygotować i wcielić życie, będzie próba pobicia rekordu Guinnessa w tańczeniu poloneza. Także koncerty z muzyką Paderewskiego, który jest jednym z ojców naszej niepodległości. Tak więc na pewno okazji do świetnej zabawy, ale też do poznania naszej historii na Ursynowie nie zabraknie. I chcemy właśnie, żeby tak jak w tym roku nasza oferta kulturalna była najlepsza w Warszawie. Mamy już na Ursynowie pierwszy samorządowy dom kultury, który został w tym roku wybudowany i jest na etapie już organizacji takiej finalnej przy ulicy Kajakowej, dzielnicowy ośrodek kultury. I właśnie dzięki tej współpracy z tą nową placówką jesteśmy w stanie robić jeszcze więcej. I mam nadzieję, że przyszły rok również to udowodni, że ursynowska oferta kulturalna jest naprawdę najlepszą na najwyższym poziomie w całej Warszawie. Czyli będzie bardzo ciekawie, zabawnie i miejsce dla rodzin. Oczywiście będzie bardzo radośnie, będzie okazja do integracji, do zabawy. Będzie bardzo rodzinnie, będzie bardzo sąsiedzko, czyli tak, jak powinno być w naszej małej ojczyźnie, jaką jest Ursynów. Dziękujemy bardzo za cały wywiad i życzymy spełnienia marzeń i dużych sukcesów. Dziękujemy bardzo i do widzenia.